Kiedyś byłem smutny, teraz jestem wesoły, bo robię zakupy na wojanshop.pl, polecam. Siemano kolano, niesamowita niesamowitość, dzisiaj będzie się odbywała na Wojanowicach naszych pięknych, kochanych u Wojanowiczan, ponieważ zrobimy pranka na Kati. Jakby ja to będę ja pomysłodawcą, ale tak jakby go nie zrobię, bo zrobi go Palion, więc wszystko będzie na Paliona. Oczywiście za wszystko Palion dostanie pieniądze, ponieważ zapłacimy mu za zrobienie pranka i przyznanie się do niego, bo to nie chodzi o to, żeby on tylko zrobił pranka, otrzyma diaksy i powie: ej, ale tak naprawdę Wojtek mi to kazał. Podpiszemy umowę, w której, słuchajcie drodzy widzowie, Palion zaobliguje się, aby zrobić pranka na Kati i nie przyzna się do tego, jakby w sensie, że to ja mu kazałem. Dam mu w zamian 2 staki diaksów, ale na początku powiem, że stak diaksów i będziemy negocjować, słuchajcie. Negocjator Wojan się odpali i będzie gitara się ma grana do białego rana. Słuchajcie, potrzebujemy książeczkę. Książeczkę, nawet nie pamiętam, jak się robiło książkę z piórem, więc dajcie, ogarnę to. Okej, potrzebujemy jeszcze pióro i... i to, pióro, o pióro. W sensie powiedziałem pióro, a chodziło mi atrament i pióro. No nieźle, dobra, mamy książkę z piórem, gitara. No i w takim momencie konstruujemy umowę. Okej, umowa została skonstruowana. Słuchajcie, umowa pomiędzy Wojan oraz Palion. Palion zrobi pranka na Kati, a w zamian dostanie 64 diamenty. Palion nie może powiedzieć Kati, że to Wojan mu to zlecił. Kary umowne, jeśli Palion złamie umowę, musi zapłacić 150 diamentów. Proste, słuchajcie. I teraz tutaj podpis. Oczywiście damy Palionowi, żeby Palion się podpisał. I wtedy będziemy mieć taką rasową umowę. Ja nie mogę. Umowa na Wojanowicach, ale jazda. Idziemy. Oczywiście liczę się z tym, że Palion może się negocjować z tymi diaksami, bo tak, no to nie jest aż tak dużo za zrobienie pranka, ale będziemy się negocjować, ludzie, drodzy widzowie. A tak naprawdę pewnie na koniec i tak dostanie 2 staki diaksów. No okej, ale tak czy siak, słuchajcie, subskrybujcie kanał, wbijajcie do sklepu na wojanshop.pl, jeżeli chcecie kozackie rzeczy z teamu Wojana do białego rana. Są tam takie kozackie itemy, że na przykład patrzcie, jak macie moją zbroję nederytową, to na wojanshop.pl, jak kupicie taką bluzę albo cokolwiek innego, to też będziecie się czuli, jakbyście mieli nederytową zbroję, bo jest taka kozacka normalnie ta zbroja na was. Tutaj taka kozacka zbroja, więc zapraszam, wojanshop.pl, pierwsza linia w opisie. A my idziemy do Paliona. Ding dong, ding dong. Dzień dobry. Co to jest za ukłon? Dzień dobry, sąsiedzie. Dzień dobry, sąsiedzie. O, cześć. Panie... Witam pana Wojtka najserdeczniej w moim światuszku. Uuu, jak serdecznie. Ale laleczka. Dobra. Nie, Palion, Palion, dzisiaj taki. No. Dzisiaj poważne. Poważne rzeczy. Musimy udać się na górę, bo tam. Gdzie masz biuro w swoim domu? Masz gdzieś jakieś biuro? Jakieś, nie, miejsce poważnych rozmów, negocjacji, miejsce negocjacji. Proszę, zaprowadź mnie do miejsca negocjacji umów. Okej. O ja! Co tu za tajna baza! Nigdy wcześniej dobra, nie Palion. Dobra, wiem, że to znasz, dlatego tu poszedłem, dobra? Nie, ja jej nigdy nie widziałem na oczy. Dobra, panie Palionie! Jest Ej. Pan... Dobra, w ogóle tak ten, nie? A, no tak, no tak. Słuchaj, panie Palionie! Mam przed panem umowę, proszę, ja przekazuję panu ją tutaj. Jaką zaś umowę? Z czym ty mi wyskakujesz teraz? Słuchaj, to są ważne rzeczy na tej umowie, przeczytaj, ponieważ możesz zyskać dużo pieniędzy. Umowa między Wojan oraz Palion, czyli najlepszy król. Palion zrobi pranka, czyli najlepszy Palion zrobi pranka. Ej, tam nie było takich rzeczy napisanych, proszę, proszę, proszę to zmienić. Proszę tak nie czytać. Jak nie, jak jest, co ty opowiadasz? Nie, czekaj. Nie, Palion król! A! To co opowiadasz? Oddaj, muszę przeczytać. Dobra, może bo być. Bardzo mi się podoba ta umowa, bardzo mi się podoba. Palion król. Jaki jest ten? O, ładnie. Teraz jest soczyście, tak moi drodzy. Dobra, proszę przeczytać. A w zamian dostanie 64 diamenty. Dobra, daj mi 64 diamenty. Nie no, najpierw musisz podpisać umowę, jeszcze jest druga karta, zobacz drugą stronę. Jak zobaczę w łapie 64 diamenty, wtedy pomyślę. To jest jeden diament. Ja, mam ich dużo, słuchaj. Jak podpiszesz umowę, to możemy dopisać do umowy, jeżeli Wojan nie da diamentów, to czeka go kara więzienia. O, dopiszę do umowy. Dobra, Wojan nie da diamentów. Diamentów. Jaka umowa, ja nie mogę. Kozacko, kozacko. A, to nie tu, bo tu miejsca nie ma. Musisz poczekać, bo dyskwalifikacja będzie. Dyskwalifikation. Bo ja nie da diament. Nie, czekaj, diamentów. Diamentów, to wtedy. Palion, co ty kminisz? Musi
musi odejść z Wojanowic na zawsze. O ja, co? O ja, Wojan nie da diamentów, to musi odejść z Wojanowic na zawsze. Nie no, ja bym ci dał diamenty, więc spoko. Ale czy ty przeczytałeś kary umowne? Sprawdzam. A pan nie może zwiedzić Kati, że to był Wojan. Aha, spoko. Spoko? Dobra, czyli no, podpisujesz to stack diamentów za prankę na Kati, tak? Ale nie, poczekaj, ale kary umowne, jeśli pan złamie umowę, musi zapłacić 150 diamentów, żadna kara. Wojan nie da diamentów, to musi odejść z Wojan. O, to mi się podoba. Ale nie ma w ogóle napisane, jaki prank, co ten? No bo prank, dobra, daj, dopiszę. No musisz wszystko wejść na umowie. Pan zrobi. Proszę mi dopisać, bo w takie klucze nie będę wchodził w takie rzeczy, rozumiesz? Ja nie wiem, jak tutaj przesunąć to. Dobra. Palion robi. Jak to było? Wojtku, kurcze, Wojanie. Okej, dobra. Gotowe, na dole tej pierwszej strony jest napisane, jakiego pranka zrobisz. Nie zgadzam się, bo nie znam nadal szczegółów. Dobra, Palion, zrobisz kurde pranka i będzie gitara śpiewana. Podpisujesz umowę, czy nie podpisujesz umowy? Ja nie mogę. Proszę podpisać umowę i zaczynamy współpracę. 64 diamenty możesz wygrać, stary. 64 diamenty. Wiesz, jakbym ja bardzo chciał mieć tyle diamentów? Stary, jakbym ja miał tyle diamentów, to już bym wyjeżdżał poza w ogóle świat. Dobra, co tutaj napisałeś? Umowa... I co? 64... Gdzie coś do... Palion to miejsc najlepszy dźwięk, tylko kloc jest lepszy. Dobra, to może zostać. Podpisane? Nie podpisane. Proszę podpisać. Jak podpisane? Jak jest podpisane? Co? Nie, w lewym dolnym rogu jest podpisz. Musisz tak podpisać. No. Gdzie to jest? Nie, ta ikona, jak na przykład zamykasz. Widzisz? Podpisz. W lewy dolny róg. Stary. Takie coś się da? No, normalnie. Jest, podpisz. I co, masz? Podpisane? Stary, bo negocjacje trwają za długo. Dobra. Okej, okay. Palion. Ale kloc? Co? Dobra, to jest twój podpis, to jest mam podpis. Nagrane. Okej, okay. W takim razie, Palion, możesz przystępować do zrobienia taktycznego kozackiego prankersa na Kati. Daj coś dobrego, takiego wiesz, takiego z przytupem. I pamiętaj, to ty zrobiłeś tego pranka. Nie ja, ty. Ja nie mogę, jakiego ja mam pranka zrobić, czekaj. No, pomyśl dokładnie, zrobisz takiego kozackiego jakiegoś pranka, normalnie wiesz, mocnego. Pamiętaj, w umowie masz zapisane mocny prank. Może, haha, zalejmy cały dom wodą. Kurczę, Palion, ale mi się spodoba ten twój pomysł, bardzo mi się spodobał. W takim razie możesz przystąpić do działania tego pomysłu kozackiego. Oj, chyba się ktoś tu pogniewa, a mam na myśli Kati. No Kati i to na pogniewa. Ciebie się pogniewa. Ale czego się nie robi dla kumpli, tak? No dokładnie, i dla 64 diamentów. Oddasz mi jedno wiadro, które ci dałem w poprzednim filmie? A, nie mam przy sobie. Ja nie mogę, to jest kolega. A, kurde, my chyba będziemy musieli umowę na wiadra podpisać. Stary, ja mam diaksy, mogę ci dać diaksy. Rozumiem. Nie musisz się tłumaczyć, rozumiem. Ale rozumiesz, panie. Ale zrozumiałeś. Przystępuję do działania. Przystąpuj tylko do działania, to... panie drogi Palionie. Tylko o, się będzie tak działo. Ty, ale koty zatopię. No, to nie są koty. To będzie taka druga część pranka, na przykład zatopione koty. Kozak totalny, nie? Kozak totalny, naprawdę. Kozak totalny. Ale podoba mi się bardzo, jak robisz tego pranka, a ja za niego jakby tak nie odpowiadam tak naprawdę. Dobra, wyżej. Ale cały dom? Calutki, ale calutki domek. Dobra, tylko gdzie te kwiatki, palion, te dywany to chyba tam... Palion, gdzie ty zniknąłeś? Pójdą w niepamięć. A, w sensie, wiesz co? Dobra, góra nie musi być, tylko dół może być. Dobra, już za późno. To już za późno. Co zrobisz? Dobra, pięknie, panie Palionie, już mi się podoba ten prank. Powiem ci, że jestem zadowolony z twoich działań na domku Kati. Myślę, że umowa naprawdę fajnie się z tobą zawiązuje takie umowy. Ja wiem jak to robić, wiesz o co chodzi, nie? Dokładnie, wiesz jak jest po prostu masakryczny, totalnie kozak, nie? Wiesz,
Kapkę się znam na tym. Kapkę? Kapkę się znasz, prezesie, normalnie. Panie prezes Palion, prezes Palionera. O, dobrze, że o, nie posunął się, no. No, ze zbrojką się nic nie dzieje złego, to ważne, to ważne, bo ta zbrojka jest dosyć cenna. Wiecie, widzowie, jak to jest, debiutowa zbrojka enchantowa to trochę jednak kosztuje pieniążków na YouTubie. Więc dobrze, ona jest. Dobra, no pięknie, oj, tutaj. Ej, u góry gdzieś wodę wylałem. What, jak to się stało? Jak to się tutaj wylało? O! Patrzcie na to! Co jest grane? To jest! Co jest? Co jest? Naprawdę, co jest? O nie! To zboże, dobra, nic się nie stało, teraz spoko. Zboże! Skończyło nie! się. Nie! Co? Nie mogę tu wylać wody, Toit. Musisz na tej klatce obok. Da, patrz. Widziałeś to? Co to było? No patrz. Czemu to tak dziwnie lata? Patrz. Co? Co jest? Nie da się wody postawić. Czemu tutaj tak się dzieje? Dobra, czekaj, idę na górę. Może na górze coś wytłumaczy mi to od ktoś? O co chodzi? Co tu się dzieje? O ja, to są jeszcze jakieś dywany, te doniczki. Ja to lepiej odłożę, bo jeszcze Katni się zdenerwuje. Kurde, tego się tak nie da tu wylać, to rank nie będzie tak udany, jak myślałem. Kurczę, Palion, ja ufałem tobie, pamiętaj, no. Ten prank musi być mocny. Musi być mocny. Postawiłem wodę wszędzie, gdzie się da. A pokaż mi, daj no mi wodę, zobaczymy. Dobra. Cyk. Zaraz, zaraz zweryfikujemy prawdziwości twoich. Dobra. Ej, co jest grane? Mówię, że się nie da. Czemu to się nie... Co o nie, wiadro! Ej, no, nie ogarniam, czemu tak się dzieje. Dobra, Palion, wydaje mi się, że i tak prank wyszedł, w sensie... Na moje oko jest mocny. Wiesz, jest dobrze, więc w takim razie, Palion, wykonałeś swoją robotę perfekcyjnie. W takim razie, w ramach naszej umowy, proszę bardzo serdecznie. Naprawdę najłatwiej zarobiony stak diamentów w moim życiu. No serio łatwo, no... Jakby to wyszło tak ultra lepiej, to może bym ci odpalił jakieś dobre, odpalę ci trzy diamenty dodatkowe jako... Po co? Jako gratisik ze strony, że bardzo dobrze przebiega nasza ten współpraca. Ten prank jest taki zwykły, nic się tam nie działo takiego. Ale wiesz jak jest, kolejny może będzie ultra mocny, wiesz jak biorę na siebie całą tą rację. Tak, no właśnie, odpowiedzialność na tobie jest, więc bardzo ci dziękuję, panie Palionie, za kozackie deale z tobą robione, zlecenia. Za ten kozacki deal dam ci diamencika. O, bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję, serdecznie to bardzo. Bardzo miłe. To bardzo miłe. W takim razie... To naprawdę dobrze mi się z tobą współpracowało, to bardzo pamiętaj, miłe. Że jeżeli będziesz miał dodatkowo jakieś kolejne diaksy, które chciałbyś odstąpić, to wiesz, ja też mogę się podjąć jakiegoś zlecenia. Miej to na uwadze, drogi Palionie. O! Bardzo miłe. Bardzo dziękuję. Miłe. W takim razie w kontakcie. To bardzo miłe, to jest bardzo miłe. A moi drodzy, a piękna, normalnie współpraca dwóch członków Wojanowic, to jest coś pięknego. Ja chcę więcej takich współprac. Napiszcie, co można zrobić w kolejnym odcinku takiego właśnie razem, słuchajcie. Może coś grubszego, może na przykład zrobimy coś takiego, że za stack bloków diaksów Palion będzie musiał wybudować mi cały wieżowiec. No nie wiem, pomyślmy nad tym. Ludzie, tylko że to będzie bardzo dużo kosztowało diamentu, więc trzeba się nad tym zastanowić. Dzięki bardzo za oglądanie. Wbijajcie do sklepu na wojanshop.pl po kozackie zbroje i oczywiście gadżety. No i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku Elwa. Pum!